to, szanowni państwo, w kontekście sytuacji na Ukrainie warto przypominać te słowa świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i przyjdzie czas na mój kraj, na Polskę. Pani poseł? Tak, dziś w kontekście tej sytuacji, która ma miejsce na Ukrainie, wszyscy przypominamy sobie te słowa. To pokazuje przede wszystkim to, że świętej pamięci prezydent profesor Lech Kaczyński był doskonałym analitykiem politycznym, doskonale przewidywał to, co może się wydarzyć. Myślał o Polsce w kontekście perspektywicznym, ale także w kontekście współpracy, współistnienia w Europie i na świecie. Stąd też chciałabym powiedzieć, że był osobą niezwykle odważną, bo to właśnie profesor Lech Kaczyński jako prezydent zwerbował innych prezydentów, innych krajów do tego, by polecieli do Gruzji, by wsparli prezydenta Gruzji w tej trudnej sytuacji. To był bardzo ważny gest polityczny, również właściwie odczytany. Dzisiaj te słowa brzmią nam w uszach, mimo że wtedy wiele osób to był 2008 rok, powątpiewało, że tak się może wydarzyć, jednak prezydent Lech Kaczyński wiedział doskonale, znał doskonale sposób postępowania Rosji